partnerem programu jest firma Nord Auto, autoryzowany dealer Volvo i Hyundai w Białymstoku. Wypoczynek w otoczeniu łąk, lasu i wody dla wielu cenniejszy jest od pobytu w przepełnionych uzdrowiskach, na hałaśliwych plażach i w ośrodkach wypoczynkowych. Tutaj można znaleźć ciszę, spokój oraz ciekawie spędzić czas. Zapierające dech w piersiach widoki i krystalicznie czyste jeziora czynią to miejsce wyjątkowym. Suwalszczyzna, kraina jak z baśni, jest tu tyle do odkrycia. Blisko 1000 kilometrów oznakowanych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych udowadnia, że spędzając czas aktywnie też można wypoczywać. Jak choćby tu, nad skarbem naszego województwa, najgłębszym jeziorem w Polsce, jeziorem Hańcza. Choć jego piękno widoczne jest już z brzegu, to co kryje pod taflą wody przyciąga płetwonurków z całego kraju. Ponad 20 lat temu w podwodnym świecie Hańczy zakochała się Ewa Drucis, która wspólnie z mężem Łukaszem prowadzi szkołę nurkowania Jagna Blue. Jej pasja i miłość do tego miejsca oczarowują i zarażają. Pani Ewo, nurkowanie zaczęło się od pasji, stało się sposobem na życie. Co jest takiego w nurkowaniu, że tak wciąga, dosłownie wciąga, nie tylko pod wodę, ale tak człowieka wciąga i angażuje? Jest bardzo wiele aspektów. Rzeczywiście, na początku było to takie ojej, ja też, bo kumpel miał maskę, fajkę, ja też, a potem się nagle okazało, że to jest coś fantastycznego, pomału, pomału. Nagle zostałam się instruktorem i nagle mam szkołę nurkowania. Mój mąż jest instruktorem, mamy szkołę nurkowania i to się tak rozrasta i jest to sposobem na życie. A co wciąga? To jest chyba jedyne miejsce, w którym jest tu i teraz. Nie ma co zrobię, co kupię, jakiś mam problem, co z kredytem. Nie. Wchodzisz, zanurzasz się i nie ma nic. Jest tu i teraz. Jest ten kamyk, jest ta ryba, jest ta woda, cisza. Totalny relaks dla umysłu. Tego nigdzie indziej nie ma. W żadnym innym sporcie nie odczuwam takiego spokoju umysłu, właśnie jak pod wodą. I to tak strasznie wciąga. I to czuje tylko pani, czy każda kolejna osoba, którą uczy Myślę, że tak, bo ja ich tym zarażam. Idźcie, zobaczcie, oderwijcie się. Na początku jest stres. No to przecież jest trochę inaczej niż tu. Zmiana otoczenia, zmiana warunków. Boże, jak to oddychać? Matko, woda. Nie. Ojej, tu klaustrofobia, a tu jednak przestrzeń. I dużo różnych emocji naraz. To ludzie potrafią tu na Hańczę przyjechać 800 kilometrów tylko po to, żeby się tutaj zanurzyć w tym jeziorze, żeby zobaczyć to, co tam jest i mieć tą chwilę relaksu. A dlaczego Hańcza? Dlaczego to jest dobre miejsce, żeby w ogóle zaczynać? Jeśli ktoś nie miał nawet z tym styczności, no bo mamy taki skarb w województwie podlaskim, myślę, że wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy. Co jest tak pięknego w tej Hańczy, że przyciąga ludzi z całej Polski, a nawet świata? Przejrzystość. Woda jest czystsza. Z najczystszych tutaj właśnie na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, jest wiele jezior. Też woda jest porównywalnie fajna. Z tym, że stajemy na pomoście i woda, matka, jaka piękna, krystaliczna woda. Wchodzimy głębiej na 3 metry, już jest mleko, nic nie widać. Czego nie widzimy z powierzchni. Tutaj, jak widać z powierzchni, tak jest dalej. Oczywiście warunkami atmosferycznymi można tą widoczność troszeczkę popsuć. Ta przestrzeń tutaj. Czystość tej wody. Na jaką głębokość Państwo schodzicie? Już Wy jako specjaliści.
My zajmujemy się nurkowaniem rekreacyjnym. Nurkowanie rekreacyjne, bezpieczne na powietrzu, jest to nurkowanie do 40 metrów. Oczywiście jest wiele teorii, można i 50, tak i 60. 40 tak, metrów, jak ale... sobie pomyślę, że przy 2 metrach już zaczynam tracić grunt. Właśnie, 40 metrów to proszę sobie wyobrazić 10-piętrowy wieżowiec, ma 33 metry, stanąć przy nim i unieść głowę do góry. No to jeszcze 7 metrów. To jest bardzo dużo. I to jest maksymalna głębokość rekreacyjnego nurkowania. Nie schodzi się tam codziennie. Dzisiaj z Angeliką byłyśmy na 27 metrach. To jest też bardzo dużo. Z 8-7 piętro. To teraz jak tak człowiek spojrzy w dół, bądź spojrzy w górę, no to jest mnóstwo. Ale nie trzeba w Hańczy nurkować tak głęboko, żeby podziwiać jej piękno. Bo wystarczy wejść, tak jak mój kolega to mówi, tam gdzie ryba, czyli do 7 metrów. I jest piękny litoral, fantastyczne ryby, są szczupaki, jest mnóstwo okoni. Jest na co popatrzeć. Nie trzeba absolutnie schodzić bardzo głęboko. No dobrze, to jeśli już tak zachęcamy tym, co jest pod wodą, to proszę powiedzieć, ci, którzy nigdy nie mieli z tym do czynienia i nie wiedzą, czy to dla nich, czy mogą się przełamać, kto tak naprawdę może spróbować? Czy każdy? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje? Predyspozycje, uśmiech, chęci, czapka na głowę. I trzeba przyjechać i po prostu spróbować. Każdy może spróbować. Dzieci, szkolimy dzieci, mamy obozy nawet dla dzieci. Od 8 roku życia każde dziecko może przyjechać spróbować z rodzicem. Rodzic zawsze o każdej porze dnia i każdej porze roku. Osoby 60, 70, 80, 90 czują się na siłach. Asystujemy, wnosimy wszystko do wody, mogą się zanurzyć i spróbować. Bo spróbowanie nurkowania nie wiąże się z tym, nie wiąże się z głębokością, tylko wiąże się z zanurzeniem. Wystarczy się położyć na wodzie, zanurzyć twarz i zobaczyć, co się dzieje. Niektórym to wystarcza, wychodzą z bananem, tak, to jest to, ja tak chcę jeszcze raz, tylko pomału. A są tacy, co wychodzą i mówią, o nie, tam jest fajnie, tam gdzie czarno, zimno, ciemno, tam nie ciągnie. Bo są i tacy, bo ta głębina tak ciągnie. Odpoczywają wszystkie stawy. Odpoczywa kręgosłup, odpoczywa głowa. Kręgosłup szyjny, no i przede wszystkim głowa w środku, to jest bardzo ważne. Czy to jest taka możliwość choćby weekendowa, że mamy w ten weekend mamy wolne i myślimy sobie, chcemy spróbować. Program trwa tak naprawdę od godziny do dwóch. Trzeba troszeczkę może więcej poświęcić, no bo tak, trzeba przyjechać nad jezioro, trzeba wysłuchać wykładu wstępnego. Ubieramy się, wchodzimy do wody, później tłumaczymy zasady, które panują, przede wszystkim zasady bezpieczeństwa, bo bez tego to nawet się nie zbliżamy. I wtedy wchodzimy pod tą wodę. Jeżeli się okaże, że po zanurzeniu tej twarzy, zobaczeniu tego pięknego podwodnego świata, idziemy dalej, no to wtedy zanurzamy się pod wodę i nurkujemy. I takie nurkowanie jest maksymalnie do 5 metrów, a więc wcale nie jest głęboko. Wychodzimy, koniec, robimy pamiątkowe zdjęcie pod wodą, żeby było, żeby rodzina uwierzyła, że byłem na Hańczy i nurkowałem. I tak to wygląda, ale warto. Dlaczego? Dlatego, że 70-80% powierzchni kuli ziemskiej to woda. Kto nurkował, spotkał wiele, wiele więcej, doświadczył wiele, wiele więcej niż przeciętna, znana mu osoba. Choćby nawet dlatego. Teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego kryje w sobie wiele magicznych miejsc. Proszę powiedzieć, co mamy tu do odkrycia? Bo już na pierwszy rzut oka widać, że jest tego wiele. Teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego przede wszystkim znany jest swojego unikatowego krajobrazu polodowcowego, czyli jest tu bardzo wiele, dużo różnych wzniesień, pagórków. Na terenie parku mamy 26 jezior. Oczywiście najgłębszym jeziorem tutaj na naszym terenie, ale także na terenie Polski, Europy Niżowej jest jezioro Hańcza. Ma 108,5 metra głębokości. Niektórzy już nawet dodają, że
że 106, że troszkę nam się jakby spłyciło. Także przyjeżdżając do nas można odczuć takie wrażenie, jakbyśmy byli w górach. Przede wszystkim jest to też widoczne na punktach widokowych. Mamy na terenie parku taką górę Cisową, która też jest nazywana symbolem Suwalszczyzny, suwalską Fujiyamą. I tam właśnie, będąc na tym punkcie widokowym, można doskonale zobaczyć tą różnicę wysokości. Mamy też punkt widokowy w okolicach Smolnik na Jazie, na punkt widokowy na jezioro Jaczno. Tutaj bardzo serdecznie zapraszamy na zorganizowanie sobie takiej wycieczki po parku. Rozumiem, że i pieszo, i rowerem tak naprawdę możliwości jest wiele. Tak. Jeżeli ktoś przyjeżdża do nas po raz pierwszy, to z opcją na przykład samochodową, to polecamy taki objazd wokół parku. Wtedy można właśnie zajechać na Górę Cisową, Smolniki, Starą Hańczę z jeziorem Hańcza, czy też Głazowisko Bochanowo. Park można właśnie najlepiej poznać jednak pieszo, bo wiele takich ciekawych miejsc jest dostępnych dla osób poruszających się pieszą. Tutaj przy siedzibie parku rozpoczyna się między innymi ścieżka Doliną Czarnej Hańczy i idąc właśnie 3,5 km możemy dojść do jeziora Hańcza. Mamy też dosyć taką ciekawą ścieżkę wokół jeziora Jaczno, 7-kilometrową, i też przez teren parku przebiega około 80 km szlaków pieszych, także na pewno każdy coś sobie znajdzie. Tak. Mamy również 3 trasy rowerowe. Przebiega obok nas szlak Green Velo. Ale i tutaj w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego jest wiele do zobaczenia. Można poznać przyrodę, można poznać zwierzęta. Czy możemy powiedzieć nieco więcej o tym miejscu? Tak, generalnie od zawsze była to siedziba młynarza. Było to siedlisko młyńskie. Sama nazwa Turtul wywodzi się z języka litewskiego, oznacza człowieka majętnego, bogacza. Tutaj przy siedzibie parku została właśnie zorganizowana taka ścieżka edukacyjna, która przedstawia te bogactwo świata przyrodniczego, kulturowego pod nazwą Opowieści Turtula. Mamy właśnie też taki labirynt ze zwierzętami, także najmłodsi mogą się pobawić w takich tropicieli przyrody, tak? Są różne tropy ukryte w terenie, które prowadzą do różnych skrytek. Jest tu wiele do odkrycia. Tak, 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 jak najbardziej. Szelment i mieszczący się tu Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji to miejsce, które kryje w sobie wiele atrakcji. Kojarzymy je przede wszystkim z krótkimi, zimowymi wypadami na narty czy snowboard. Tymczasem latem oczarowuje nas tu nie tylko przyrodnicze piękno, ale i mnogość możliwości spędzania wolnego czasu. Ośrodek sportowy Szelment żyje przede wszystkim zimą, ale widzimy, że latem też ma duży potencjał. Co możemy znaleźć tu, jeśli przyjeżdżamy latem, choćby na weekend? No oczywiście, od kilku lat już żyje nie tylko zimą, nie tylko Jasionową Górą i wyciągami narciarskimi, ale jednym z najdłuższych wyciągów nart wodnych w Polsce. Tutaj się znajdujemy na wyciągu właśnie praktycznie najdłuższym, 1000 metrów długości, 300-200 to są boki, boki tego wyciągu. I dodatkowe atrakcje, które tak jakby też kompleksowo już do tego pasują, czyli park linowy, ścianka wspinaczkowa, paintball, minigolf. No i oczywiście ośrodek przygotowany od A do Z, czyli począwszy od bazy noclegowej, poprzez restaurację, wszystkie atrakcje, które tutaj mamy. Możemy przyjmować indywidualnych turystów, ci, którzy chcą spokojnie sobie podpoczywać i troszkę adrenaliny nałykać. Jak również no już te lata pokazały, że zarówno Mistrzostwa Polski, jak i Mistrzostwa nawet Europy w narciarstwie wodnym też potrafimy zorganizować na tym wyciągu. Ale słysząc słowa mistrzostwa, laicy nie muszą się obawiać, bo to jest dla każdego. Możemy tutaj zaczerpnąć porady i tak z ulicy przyjść i się również nauczyć. Oczywiście z ulicy jak najbardziej. Mamy przeszkolonych instruktorów. Wszyscy służą tutaj życzliwością i tak naprawdę nauczaniem i obsługą jak najlepszej strony. Jesteśmy na Suwalszczyźnie pięknej.
pięknej, słonecznej, nie tylko biegunem zimna słynącej, ale też gorącą atmosferą, którą tutaj mamy. Czy Szelment jest dobrą bazą wypadową pod kątem noclegu? No, kładziemy ponad 50-52 osoby, jeżeli chodzi o naszą bazę noclegową. Ośrodek jest tak zlokalizowany, że jesteśmy tutaj nad pięknym Szelmentem Wielkim. Tutaj mamy małą gastronomię, mamy przygotowaną plażę, miejsce wyznaczone do kąpieli, z płytką wodą dla dzieci, co jest bardzo ważne. Amatorzy namiotów też się tu odnajdą. Dokładnie. I amatorzy namiotów jak najbardziej. Mamy piękne pole namiotowe przy lasku zlokalizowane na trawie, więc myślę, że jak najbardziej zachody słońca, te, które tutaj widać, na pewno sprzyjają nie tylko tym, którzy chcą w bazie noclegowej przenocować, ale też pod namiotami. Fajną taką perełką jest szczyt Jasionowej Góry i tam też mamy miejsca noclegowe, gdzie w ciszy, w spokoju można spędzić tak naprawdę nie tylko weekend, ale dłuższy okres czasu. Jest tu wiele do odkrycia? Jak na Suwalszczyźnie. Jest tutaj masę do odkrycia, tak? Jeżeli ktoś jeszcze nie był na Suwalszczyźnie, a przyjedzie, to myślę, że na pewno nie będzie żałował, a na pewno wróci tutaj. Nie wiem tylko, czy za rok, czy szybciej, zdecydowanie.